Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Powiem Wam szczerze, że gdy patrzę na batalkę, widzę jak ten czas szybko leci. Jak szybko to wszystko idzie i serce mi rośnie i jestem naprawdę dumna z tego, jak ten koń wspaniale się rozwija. Ale chciałabym Wam też pokazać dzisiaj drugą klacz, cudowną Daisy własności Darii Pilipiec. I pokażę Wam w tym filmie, jakie postępy obie dziewczyny zrobiły. Daria, Hania, Batalia, Daisy. Więc zachęcam Was do oglądania ich pierwszych parkourów. Ci, co mnie znają, a ci, co już mnie poznali troszkę i po filmach, i o podejściu do koni, wiedzą, że ja się nie śpieszę z młodymi końmi. Daję dużo przestrzeni, dużo czasu na to, żeby ten koń w swoim trybie, w swoim czasie uczył się i zaczynał rozumieć. Batalia jest bardzo pojętnym zwierzęciem, jest bardzo chętnym do pracy i przyjacielskim. I z takimi końmi też się troszeczkę łatwiej pracuje. Ale trzeba przyznać, że też ma, można powiedzieć, tak zwanego pazura. Batalka na początku bała się nawet przejścia przez drążek, ale to już znacie tą historię, bo na pewno oglądacie poradniki. Jeśli nie, to zachęcam Was do obejrzenia poprzednich poradników z batalką. I Daisy jest niezwykle odważnym koniem i bardzo chętnym do współpracy. Co Daria tak naprawdę proponuje i ja na placu, ten koń chce temu sprostać. I tak naprawdę każdy trening nasz polega na tym, że my zaczynamy od totalnej podstawy, zaczynamy pracować nad jakością ruchu, na tym, żeby koń najpierw się rozluźnił, dopiero oczekujemy czegoś więcej. I na tym treningu tak samo było. Najpierw rozgrzewaliśmy się w stępie, potem w kłusie, w galopie. Bardzo często proponuję rozgrzewki, szczególnie właśnie takim młodym koniom, od stępa i galopu. I tak samo tutaj było, że najpierw dobrze się rozstępowaliśmy, zrobiliśmy troszkę ustępowań w lewo, w prawo, tak żeby konie troszeczkę się rozluźniły w boku i zaczęliśmy najpierw od galopu. Dziewczyny się rozgalopowały, pracowały na rzuciu z ręki w galopie, potem troszeczkę wyżej i wtedy była dłuższa przerwa. I rozkłusowaliśmy konie, przygotowaliśmy konie na reakcję od łydki, troszeczkę poszerzyliśmy, skróciliśmy i przeszliśmy do rozgrzewki skokowej. Rozgrzewka wyglądała banalnie prosto, bardzo przyjaźnie dla koni, czyli po linii prostej, na wprost, była ustawiona stacjonatka, konie sobie skoczyły dwu-trzykrotnie stacjonatkę, potem okserek, tak żeby sobie zeskoczyć na lewą i na prawą nóżkę. I jeśli widzieliśmy, że konie już pewnie skakały, chciały skakać, wybijały się, zaczynały chcieć i tak ta pozytywna energia się pojawiała, dopiero postanowiłam, że dziewczyny przejadą parkour. Powiem Wam szczerze, że byłam bardzo miło zaskoczona, że one bardzo fajnie po tej rozgrzewce, bo oczywiście rozgrzewka też nie była idealna, bo troszeczkę za blisko wychodziło konie, wybijały się momentami płasko, czasami za wysoko, bardzo wysoko szły do góry. A tutaj była sytuacja taka, że w parkurze bardzo płynnie były wsłuchane w dziewczyny, bardzo chętnie odpowiadały i dobrze galopowały. Oczywiście jeszcze jest dużo do poprawy, ale bardzo mi się podoba podejście tych koni pod tym kątem, że nawet jeśli chodzi o zmiany nogi, no ja jestem akurat tej szkoły i ona działa i mogę to Wam polecić, że w momencie, kiedy koń zeskakuje na złą nogę, z młodym koniem niekoniecznie powinniśmy przechodzić do kłusa. Powinniśmy raczej go delikatnie prowokować swoimi pomocami do tego, żeby on zeskoczył, czyli zeskoczył, zmienił nogę w trakcie zakrętu lub potem po przeszkodzie. Tak, żeby nie uczyć konia, że zmiana nogi jest poprzez przejście do kłusa, tylko to, żeby on naturalnie, swobodnie uczył się sam, hopsa, zmienić nogę w zakręcie i wtedy ten koń podąża. I z Batalią, i z Daisy potwierdza się moja teoria, że to działa, więc zachęcam Was do tego, żeby w taki sposób z młodymi końmi pracować. Obie klaczki mają 4,5 roku, są końmi bardzo chętnymi do współpracy i tak naprawdę ja się nie śpieszę z tymi parkurami, nie śpieszę się z tym, żeby dziewczyny nie wiadomo jak skakały, ale spokojnie w rytmie tych koni narzucam na treningu stopień trudności. Dochodzimy do niskich przeszkód, bo to są 80-tki, no monumentami tam skakałyśmy 90-tkę jakąś, ale tak naprawdę nie chodzi o wysokość, chodzi o to, żeby poprawiać ich technikę skoku i uczyć tych koni ekonomicznych i bardzo poprawnych skoków. To jest mój cel i cel tak samo dziewczyn, by te konie skakały bardzo dobrze, ale ekonomicznie.
tak? Czyli żeby się nie wybijały nie wiadomo ile nad przeszkodę, bo na przykład z batalką jest taki problem, że batalka po prostu pierwsze skoki zawsze daje tak z pół metra nad przeszkodą. Ona galopuje, po prostu bardzo wysoko się wybija i dopiero potem zaczyna rozumieć, jak każe Hani troszeczkę ją bliżej podprowadzać, żeby prowokować te niższe skoki. Dopiero potem zaczyna rozumieć, aha, mam się tak nie wybijać, okej. No i nad tym właśnie pracujemy. Batalia, jak i Daisy są fajnymi, odważnymi końmi, ale batalce brakuje troszeczkę pewności siebie. Ona bardzo polega na jeźdźcu i momenty są, kiedy ona się tak zawaha, gdzieś tam łączność z jeźdźcem jest leciutko zaburzona, ona się troszeczkę rozkojarza i potrafi się wystraszyć. Nie tyle, że ominąć przeszkodę, ale niestety ten skok nie zawsze jest jakościowo dobry. Ale jest na takim etapie, że jest to jak najbardziej wybaczone. Ja nie śpieszę się z tym, żeby ten koń nie wiadomo jak od razu skakał, tylko żeby nabrał pewności i żeby poczuł się dobrze w tym, co my mu proponujemy. Wiele razy mówiłam, że kocham pracę z młodymi końmi. Jest to coś, co bym mogła robić do końca świata jeden dzień dłużej. I te dwa koniki są tego dowodem, ale też ich jeźdźcy są bardzo nastawieni na słuchanie, skupiają się nad tym, co ja mówię, odrabiają prace domowe, odrabiają to, co szwankuje i utwierdzają się w tym, co jest bardzo dobre, tak? Więc z takimi jeźdźcami fajnie się pracuje. Moi drodzy, ja powoli zbliżam się do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i pokazałam Wam młode, fajne, niepospinane, niezdenerwowane, tylko wręcz odwrotnie, chętne do współpracy, rozluźnione konie, które po prostu fajnie skaczą parkour. Dziękuję, że jesteście, moi drodzy. Dziękuję, że oglądacie nas, stajnie Iskrę i mnie. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia.